Witajcie moi drodzy w trzeciej i ostatniej części oceny dynastii macedońskiej. Dzisiaj omówimy sobie ostatnich bardzo szybko zmieniających się cesarzy związanych z tą dynastią. No i nie przedłużawszy oczywiście, na początku serdeczne podziękowania patronom naszego kanału, trybunom Westalce, Kamilowi O, Tomaszowi Flawiuszowi, Pretorowi Etmanowi oraz Edylom, Dartworowi i Podłemu. Zaczynamy więc tam, gdzie skończyliśmy. Skończyliśmy na śmierci Bazyla II. Zaczynamy więc na początkach rządów jego młodszego brata Konstantyna VIII. No i oczywiście przy takim porównaniu, no to wiadomo, że Konstantyn zawsze będzie żył w cieniu swojego brata i raczej z niego nie wyjdzie. Co nie zmienia faktu, że odziedziczył po nim zgniłe jajo w postaci tego, że nie ma jasno wyznaczonego naturalnego dziedzica tronu. Nie ma następcy, wszystko przez to, że Bazyl nigdy nie wziął ślubu, a Konstantynowi urodziły się same córki, które nie mogły wyjść za mąż przez ich wuja. No więc doszło jeszcze do tego to, że w 1025 roku, kiedy zmarł Bazyl II, wszystkie trzy już były po menopauzie, a najstarsza w zasadzie mogła w zasadzie nie żyć. I tak już dzieci by z tych związków nie było. Dlaczego najstarsza córka była wrzucona do klasztoru? Nie wiadomo. Istnieje teoria, że być może zrobiła coś niefajnego lub coś, co się nie podobało ludziom Konstantynopola, no bo na jej temat źródła milczą i za to właśnie, żeby ją ukryć lub za karę zamknięto ją w klasztorze, z którego już nigdy nie wyszła na wolność. A wracając do Konstantyna VIII, nie był on wybitnym cesarzem, to jak jego brat, ale nie był też złym. Był cesarzem dobrym, prawie bardzo dobrym, gdyby oczywiście nie kontynuacja tego błędu Bazyla w postaci zbyt późnego zajęcia się sprawą sukcesji. Mamy więc rządzenie przez nowych eunuchów, bo tylko eunuchom mógł zaufać cesarz, który był bez w zasadzie następcy. Wiadomo, że eunuch tronu nie przejmie. No i mamy odkładanie do ostatniej chwili wyboru następcy, którym miał być Konstantyn Dalassenos, ale niestety zabrakło na niego czasu, więc wykorzystało to stronnictwo patrycjuszy, które podsunęło Romanosa Argyrosa, który był prefektem Konstantynopola i bardzo łatwym do zmanipulowania człowiekiem. Więc tutaj duży minus dla Konstantyna, że za późno wysłał po Dalassenosa. Być może Dalassenos. Myślę, że Dalassenos byłby lepszym cesarzem. Zresztą Dalassenos jeszcze raz przynajmniej będzie miał szansę nim zostać. Ale niestety tym razem to on sam ją zmarnuje. Mamy pokonanie floty arabskiej przez Jerzego Teodorokanosa w 1026. Mamy przegnanie najazdu pieczęgów w 1027 przez Konstantyna Diogenesa pod Sirmium. Zwycięstwa najlepszego eunucha Konstantyna Nikolaosa, który pokonał gruzińską królową i odzyskał utracone ziemie w 1028 roku, więc widzimy, cesarstwo dalej odnosi zwycięstwa militarne, ale już mamy tutaj problemy z arystokracją, no bo Konstantyn VIII oślepia wielu członków silnych rodów, w tym Konstantyna Burcesa, Bardosa Fokasa, Bazyla Skleroza czy Romanosa Kukuasa. Oczywiście do tego dochodzi ekskomunika rebeliantów z poprzednich jeszcze rządów jego brata. Tutaj też się wywiązuje krótki konflikt z patriarchą, który mówi, że oślepiać sobie może cesarz kogo chce, ale ekskomunika nie powinna być zmieszana z polityką, jak wiemy oczywiście. Była mieszana i to bardzo często. Więc myślę, takim krótkim podsumowaniem Konstantyna IV będzie sprawiedliwie ocena 4+. Dalej, Romanos III Argyros, mąż środkowej córki Konstantyna VIII, czyli Zoe, który oczywiście był zasugerowany przez patrycjuszy. No i oczywiście zaczynamy z wydawaniem znacznych ilości pieniędzy, próby przekonania do siebie arystokracji, rozdawanie złota i tytułów, co doprowadziło do inflacji tych tytułów, zwłaszcza wśród biskupów, którzy mieli tam takie honorowe tytuły. Na przykład na jednej z spotkań tych biskupów na mszy w kościele była wyznaczona ilość miejsc, po prostu tronów tych honorowych biskupów, a Romanos sprzedał tyle tych tytułów, porozdawał, że
było ich chyba dwa razy tyle niż powinno być, no i zaczęli w kościele robić burdę. Także no, śmieszna sytuacja na pewno. A dalej, tutaj mamy próby mocnych i trwałych sojuszów międzynarodowych, bo Romanos Argyros wydał swoje bratanice za królów Abchazji i Armenii, ale jednocześnie doznał wstydliwej, sromotnej porażki podczas marszu na Aleppo z powodu po prostu błahego, no tego, że armia była nieprzyzwyczajona do gorącego klimatu Syrii. Pościągnął te armie z Europy, nie dał im czasu na aklimatyzację, tylko od razu forsowny marsz na Aleppo. No i co ciekawe, no była to wstydliwa, sromotna porażka, utrata skarbów w obozu, w zasadzie całego skarbca polnego cesarza. Ale porażka ta nie skończyła się dla cesarstwa tragicznie, co pokazuje, jak silnym wtedy cesarstwo było państwem, że jeden niekompetentny cesarz nie potrafił go jeszcze zrujnować. Mamy Jerzego Maniakesa, który niby zgodził się na oddanie jednego z miast tam właśnie pod Aleppo, ale wcześniej dał Arabom wino. Zaproponował, ci się upili, a to ten pod osłoną nocy wyrżnął ich wszystkich 800 łącznie i wysłał ich nosy i uszy do Konstantynopola w ramach jakby pokazania, że o tu Maniakes sobie nieźle działa. No i mamy szybką w zasadzie pomstę eunuchów Niketasa i Symeona, którzy no jakby zmazali porażkę cesarza, zdobywając miasto Azaz. Pod tym właśnie to miastem była ta sromotna porażka. Paradoksalnie wynikiem całej wojny było zwycięstwo dla Konstantynopola, bo Aleppo stało się wasalem cesarstwa. Czyli no szczęście, te fundamenty bardzo mocne zbudowane przez Bazyla II tutaj pokazały, że no państwo samo o siebie też potrafi zadbać. Dodatkowo Niketas zdobywa i niszczy serię arabskich fortów osłabiających granice. Maniakes zdobywa i utrzymuje Edessę, odpiera kontrataki. No i jeśli chodzi o militarne kampanie, to mniej więcej tyle. Pod koniec życia Romanos przeznacza dużą ilość środków na budowę kościoła. Marii Periblepto po samobójstwie Diogenesa, torturowanego przez człowieka Romanosa. Tutaj były sugestie do zdrady, sugestie o spisku i po prostu kat Romanosa za bardzo sobie z Diogenesem pozwolił i Romanos poczuł, że jest to grzech właśnie na nim. Ogólnie Argyros był cesarzem dość średnim, bez żadnego jakiegoś wybitnego talentu. Niekompetentny na pewno, słaby, stary i zmęczony już życiem, ale za tą porażkę, no po prostu kompromitującą. Ma obniżoną ocenę i wychodzi mu plus 3. Dalej mamy Michała IV Paflagończyka, przystojnego, hot młodzieńca, który oczarował żonę Romanosa III, czyli cesarzową Zoę, podsunięty do łóżka cesarzowej przez jego starszego brata Jana. Niestety Michał, pomimo tego, że był przystojny, piękny, ładny i cudowny w łóżku, był bardzo schorowanym człowiekiem, cierpiał na pogarszającą się epilepsję i obrzęki. Po prostu na całym jego ciele zbierała mu się woda, opuchlizna. Bardzo źle to wyglądało. No i gdy został tym cesarzem, dzień po śmierci Romanosa III, Jan, jego starszy brat, objął cesarstwo jakby swoją rodzinną opieką, bo na większości ważnych stanowisk właśnie poustawiał przyjaciół i swoją rodzinę, co w większości okazało się dla cesarstwa dobre, bo ta rodzina i przyjaciele okazali się być kompetentnymi zarządcami i dowódcami. Za panowania Michała IV emirat Aleppo przestaje być jakimkolwiek zmartwieniem, zostaje całkowicie poddanym cesarstwa, dochodzi do znacznego rozwoju tem wewnętrznych oraz na inwazji na Sycylię, czyli tego niespełnionego marzenia Bazyla II i nawet jej chwilowe zdobycie, oczywiście nie całej wyspy, ale znacznych jej terytoriów. No niestety doszły do tego problemy z Longobardami, problemy, spory wśród dowództwa bizantyjskiego, no co niestety doprowadziło do wycofania się, do aresztowania głównodowodzącego Maniakesa i do
dość szybkiego utracenia wyspy. Do tego mamy jeszcze rebelię Bułgarów pod wodzą Deliana, dość znaczący moment życia Michała IV. Wcześniej jeszcze adopcja swojego siostrzeńca, również Michała, już kilka lat przed jego śmiercią, bo Michał IV wiedział, że długo nie porządzi, bo ta choroba mu się bardzo pogarszała. W zasadzie te ostatnie kilka lat życia Michał spędził w ostrym bólu, dzień w dzień. Ale pomimo tego bólu, pomimo tych niedogodności, nadal spełniał swoje cesarskie obowiązki, co jest oczywiście chwalebne i honorowe. Udało mu się zebrać armię i opanować bunt Bułgarów, mimo bardzo złego stanu zdrowia już, co było widoczne podczas triumfu po tym buncie, gdzie obrzęk kończyn i twarzy w zasadzie sprawiał, że Michał był niezdolny do samodzielnego funkcjonowania, ani nawet nie do rozpoznania. I to mu się tylko pogarszało. Więc w zasadzie cudem jakimś wstał z łoża śmierci, by zsłabić powstanie Bułgarów, no i wrócił do stolicy w zasadzie tylko po to, by niedługo potem umrzeć, przypomina to. Oczywiście, jak ktoś zauważył w komentarzach, życie Konstantyna IV, który również bardzo cierpiał na chorobę, prawdopodobnie nowotwór według mnie, ale też pewnie inne, istnieje współistniejące problemy zdrowotne. I tak jak Konstantyn IV, Michał IV też dostaje minus 5. Dalej mamy Michała V, adoptowanego siostrzeńca Michała IV, który porządził 2 miesiące, za szybko rozpoczął swoje ruchy i niestety przypłacił to zdrowiem, życiem i cesarstwem. Zaczął rządy dość twardą ręką, kastrując wszystkich mężczyzn w swojej rodzinie, by nie stanowili dla niego zagrożenia, co po prostu było bardzo odważnym krokiem. Do tego aresztował swoją adoptowaną matkę cesarzową Zoę, wywiózł do klasztoru, i na drugi dzień ogłosił to ludowi Konstantynopola, co zakończyło się ogromną rebelią. O tym, jak cały ten nieudany zamach stanu wyglądał, opowiemy sobie niedługo słowami Michała Selusa, kronikarza tamtych czasów, który był naocznym świadkiem tych wydarzeń. Ale za swoją głupotę, która miałaby jakiś sens w budowaniu swojej jakby pozycji na dworze, gdyby nie była wykonana tak wcześnie, za tą głupotę, Michał V Kalafates dostaje tylko 2. Dzieli swoje miejsce wraz z Konstantynem VI, pasują do siebie. Cesarzowa Zoe, która zaczęła rządzić po oślepieniu Michała V wraz z niby swoją siostrą Teodorą, ale Teodora była tą młodszą współwładczynią i tak naprawdę rządziła Zoe, przynajmniej przez te parę miesięcy. Próbowała rządzić, ale zdecydowała, że to nie dla niej, więc zaczęła szukać sobie męża. Z siostrą się nie dogadywała, nigdy się nie lubiły, zawsze sobie rzucały do oczu. Więc Zoe organizowała sobie pokazy panów młodych, jak dawniej były pokazy panien młodych, ona sobie zrobiła na męża. Pierwszym kandydatem był Dallas Senos oczywiście, ale okazało się, że był strasznym gburem, bucem, arogantem, co spowodowało, że Zoe się po prostu do niego bardzo zniechęciła. Drugim wyborem był Artoklines, który niestety zmarł nagle. I trzecim wyborem był dawny kochanek Zoe, czyli kto? Konstantyn IX Monomakos, który sprowadził sobie do stolicy swoją kochankę, oczywiście za zgodą Zoe. Zoe też oczywiście miała swoich kochanków, więc wiadomo, mamy tu jakiś balans. I ogólnie mogła trafić gorzej, mogła trafić lepiej. Zoe była przeznaczona na żonę Ottona III, była nawet we Włoszech, w Bari, gotowa na ślub, kiedy nagle doszły do niej wieści o śmierci tego znanego nam dobrze cesarza Niemiec. Być może historia Europy trochę inaczej by się potoczyła, ale cóż, Zoe otrzymuje minus 4. Dalej mamy Konstantyna IX, Monomaka, który nie był kompetentnym cesarzem, ale miał dużo szczęścia. A szczęście w życiu też się liczy. Ale ogólnie przez jego prawie 10-letnie rządy doszło do wielu nieszczęść w cesarstwie i do dość konkretnych zaniedbań w armii. Najpierw mamy rebelię Maniakesa z powodów tam sporów rodzinnych. Szczęściem dla Konstantyna Maniakes już pod Konstantynopolem dostał z włóczni i umarł. Rebelia się rozpłynęła. Doszło do inwazji Normanów,
Witali, czyli sfranczuzonych wikingów. Utrata niemalże wszystkich, oprócz tam miast Witali, posiadłości cesarskich. Do tego atak floty z Rusi Jarosława I, oczywiście odgoniony przy pomocy greckiego ognia. Krótkotrwały bunt ludu w stolicy oburzonej kochanką cesarza. Wspominałem, przywiózł ze sobą kochankę Sklerainę i ludzie się o tym dowiedzieli, no i bali się, że przez tą kochankę będzie on źle traktował i krzywdził Zoę, a Zoę była uwielbiana przez lud Konstantynopola, no i to w jej imieniu podnieśli ten bunt, ale oczywiście zaraz tam zostali uspokojeni i rozeszli się do domów. Dalej mamy kontynuację inflacji tytułów i kupowanie sobie stronników złotem ze skarbca państwowego, ale mamy też poświęcenie znacznych środków na dobry cel, czyli odbudowę życia inteligenckiego i rozwój administracji cywilnej, co było na naprawdę wielką skalę. Mamy też jakieś zwycięstwa militarne, zdobycie państewka Ani w Armenii, osiedlenie dwóch grup pieczyngów, którzy tak jakby zdezerterowali, ale mamy również niepokoje w Macedonii, które rezultują rebelią Tornikesa, która kończy się również szczęściem dla Konstantyna, bo Tornikes zdołał zrobić tak, że w zasadzie część murów Konstantynopola była całkowicie nieobroniona przez nikogo i on by mógł po prostu tam wejść, ale z jakichś powodów nie zdecydował się tego zrobić. Czyli Konstantyn uniknął godnego położowania losu właśnie dzięki niepewności Tornikesa, niezdecydowaniu. Były również porażki militarne, głównie z rąk pieczyngów. Seria porażek z rąk pieczyngów była dosłownie porażająca. Doszło do sławnej na całym świecie wielkiej schizmy, co oczywiście nie było wielkim problemem za życia Monomacha. Myśleli, że to się jakoś tam jeszcze ułoży. Dochodziło już do podobnych konfliktów wcześniej. To, że to była wielka schizma, okaże się dopiero kilkanaście lat później. Mamy próbę wyznaczenia Nikefora Proteona, a następcem oczywiście stronnicy Teodory szybko zareagowali, no i zmusili tak jakby umierającego Monomacha, by wyznaczył właśnie Teodorę na swojego następcę, na swojego następczynię. I Proteon został aresztowany i wysłany do klasztoru. Problem z Konstantynem jest taki, że on bycie cesarzem traktował jako taką zasłużoną emeryturę, no bo miał dość ciężkie życie, jak wiemy, jego ojciec był oskarżony o spisek przeciwko Bazylowi II, został zesłany na wygnanie, też cierpiał z powodu podagry, bardzo bolesna choroba i tak głównie się bawił, spędzał wiele czasu w swoim ogrodzie, założył tam taką pułapkę, że jak ktoś podszedł do jabłoni, to wpadał do małego stawu i on się bardzo z tego śmiał z kolegami i sam oczywiście. Więc był to dość krytyczny czas, pojawienie się Normanów, pojawienie się Turków. No a niestety cesarz traktował to trochę jaką fajną i wygodną emeryturkę. No i oczywiście opróżniał skarbiec, co później Izaakowi Komnenowi odbije się czkawką. Za swoje szczęście tylko Konstantyn IX dostaje 3+. No i mamy Teodorę, ostatniego członka dynastii macedońskiej. Chciała rządzić sama, nie zgodziła się na żaden ślub, co doprowadziło do konfliktu z patriarchą Kerulariuszem, który zmuszał ją, tak jakby cesarzowa musi wziąć ślub, nie może kobieta rządzić państwem, ale ona się mu postawiła. Do żadnego ślubu nie doszło, była zaakceptowana przez poddanych, chwalona przez historyków, czyli w zasadzie bardzo dobre roczne rządy. Rządziła też z głową, nie rozdawała prezentów i tytułów, tak jak to zrobił jej ojciec przy tak jakby przedłużeniu rządów, a nie rozpoczęciu nowych. To była jej wymówka. Konstantyn przedłużył rządy swojego brata, Teodora przedłużyła rządy po swoim szwagrze. Nic złego by to nie spotkało. Czyli potrafiła postawić na swoim. Były również małe zwycięstwa militarnych, głównie odzyskanie ziem zajętych przez Fatymidów oraz aresztowanie podskakującego w cudzysłowie Bryniusa. Bryniusa chciał właśnie jakby zastraszyć senat i samą cesarzową do ślubu z nim, ale nie udało mu się to. Teodora zareagowała szybko. Szybko Brenius został aresztowany i pozbawiony władzy dowodzenia armią. Oczywiście, kiedy już była chora, bo spotkała ją dość przykra przyczyna śmierci, po prostu jej część, jej jelita wyszła na zewnątrz ciała
No nie potrafiono jej już pomóc, zresztą ona ma 75 lat, więc leżała już w agonii przez kilka dni, nie potrafiła mówić i wielu ją namawiało na wybór Michała Bringasa, starego skarbnika jakby wojennego, ministra wojennego, na jej następcę, który byłby łatwy do kontroli. Głównie za tym stał patriarcha, który później powiedział, że Teodora pokiwała głową, przytaknęła, że tak, niech zgadzam się na Michała Bringasa. No bo nie mogła już nic powiedzieć, ani tym bardziej podpisać żadnych dokumentów. Teodora nie chciała być cesarzem, nie chciała rządzić, ale rządziła. A kiedy rządziła, zrobiła to zaskakująco dobrze. Naprawdę jest jednym z lepszych wyjątków w tym wszystkim i zasługuje na minus 5. Gdyby była mężczyzną, dostałaby może plus 4, ale za to, że była kobietą, miała jeszcze bardziej utrudnioną jakby drogę do władzy i samą władzę, więc minus 5 jej się należy. Tutaj już wychodzimy poza dynastię macedońską, chociaż Michał VI był w zasadzie jakby naturalnym przedłużeniem tej dynastii, więc omówimy go również i tutaj. Na początku oczywiście musimy stwierdzić, że był to bezdzietny starszy pan, który został wybrany tylko dlatego, bo wydawało się stronnikom potężnym w mieście, że będzie łatwy do manipulacji. Na początku więc mamy rebelię w cudzysłowie Teodozjusza, siostrzeńca Monomachosa. Rebelia ta po prostu polegała na tym, że Teodozjusz sobie wyszedł w miasto, krzyczał głośno, że należy mu się tron po swoim wuju, przyłączyło się do niego znaczne ilości ludzi, no ale co? Poszedł do pałacu, drzwi były zamknięte, poszedł do Hagia Sofia, drzwi były zamknięte. Ludzie zaczęli się powoli rozchodzić, a kiedy było ich bardzo mało, przyszli smutni panowie, waregowie, i grzecznie Teodozjusza z miasta wyprowadzili. Problem jednak Michała VI był taki, że on no znał się na finansach, powiedzmy, wojennych i publicznie wręcz prawie zwołał znaczną grupę dowódców, top generals. Publicznie między nimi oskarżył wielu z nich, w zasadzie wszystkich, o niekompetencje. Każdemu dostało się z innemu powodu, Izaakowi Komnenowi na przykład za złym dysponowaniem po prostu pieniędzy, co doprowadziło do spisku generałów, dowódców. No już nie jedźcie po mnie za to, że mówię generałów, bo nie chcę mi się tych dowódców i dowódców ciągle wymieniać. Wiecie, o co chodzi. No, co doprowadziło trochę do falstratu Breniusa, który aresztował człowieka, który tam miał jego jakby skarbnika, który miał pieniądze jego armii. To nie wypaliło, Brenius został aresztowany, przekazany temu skarbnikowi. A skarbnik kazał go oślepić. Oślepić. Nie! Koniec końców jednak doszło do wojny domowej w takim cudzysłowie, bo za cesarzem stały armie europejskie, z rebeliantami stały armie azjatyckie, czyli zachód kontra wschód. Doszło do bitwy, doszło do rozmów, Michał zaproponował, że zaadoptuje Izaaka i ten koniec końców i tak zostanie cesarzem. Prawie by do tego doszło, ale wiemy, że tam były jeszcze inne rozmowy, no i wtrącił się patriarcha, tak jakby zaaresztował Michała, zaprosił go do katedry. Tam go namówił do abdykacji i powiedział, że abdykujesz teraz, czeka cię życie wieczne w niebie. Michał się zgodził i tak już był słabego zdrowia. Abdykował na rzecz Izaaka Komnena. No i cóż, porządził prawie rok, bo został cesarzem 31 sierpnia, a abdykował 30 sierpnia. Także prawie rok, 364 dni. No i za te swoje dość specyficzne działanie, ale też no, dość silne, widzę, poglądy, dostaje 3. Po prostu neutralne 3. Ciężko powiedzieć, żeby cesarstwu zaszkodził, ale też niemożliwym jest powiedzieć, żeby cesarstwu w jakikolwiek sposób pomógł. A więc, moi drodzy, to tyle. Omówiliśmy sobie wszystkich władców, cesarzy, cesarzowych z dynastii macedońskiej plus Michała Stratiotikosa, Michała VI Bringasa albo Michała VI Starca, bo wiele miał przydomków. I kończymy wreszcie dynastię macedońską. Teraz będzie dynastia Dukasów, Komnenów i już widać na horyzoncie zakończenie naszej serii shortsów z cesarzami bizantyjskimi. Już widać, że to zakończenie tam powoli pojawia się na horyzoncie i to będzie koniec naszej trasy. Oby tylko nie ostatni koniec, oby tylko nie ten wieczny.
A na zakończenie oczywiście jeszcze raz wielkie podziękowania szlachetnym patronom naszego kanału, Trybunom Bestalce, Kamilowi, Kamilowi O, Tomaszowi Flawiuszowi, Pretorowi Etmanowi, Jedylom, Dartworowi i Podłemu. A was wszystkich, moi drodzy, pozdrawiam bardzo gorąco i do usłyszenia niedługo. Do usłyszenia na dniach. Epikurejczyk out.